Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, 15 stycznia w sobotę na wspólnej refleksji nad Słowem Bożym. Dziś do rozważania mamy fragment Ewangelii według świętego Marka, w której to czytamy o dwóch spotkaniach. Pierwsze spotkanie to powołanie przez Pana Jezusa celnika Mateusza. Kim był celnik? Myślę, że każdy z nas dobrze wie. To ten, który pobierał podatki, to ten, który przez wielu był uważany za złodzieje, za zdziercę, za oszusta, czyli krótko mówiąc był grzesznikiem. I właśnie Mateusza, celnika, szefa wszystkich celników, powołuje Pan Jezus, aby poszedł za nim. I ta pierwsza scena z dzisiejszej Ewangelii uczy nas tego, abyśmy nie komentowali, abyśmy nie patrzyli na to, kogo Pan Jezus powołuje, ale właśnie abyśmy sami odpowiedzieli na powołanie Pana Jezusa. To Jezus wie, kogo potrzebuje do grona swoich uczniów, do grona tych, którzy mają pójść za Nim. Ale jeszcze piękniejsza i ważniejsza dla nas dzisiaj jest scena druga. Spotkania apostołów z uczonymi w piśmie i z faryzeuszami, którzy za wszelką cenę chcą wbić takiego przysłowiowego klina pomiędzy właśnie Panem Jezusem a uczniami, kiedy mówią, że zobaczcie, do kogo przyszliście, do kogo Jezus poszedł w gościnę, do grzeszników. I z pomocą apostołom przychodzi sam Pan Jezus pięknym zdaniem, zdaniem, które chyba zamyka wszystko w dzisiejszej Ewangelii. Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy źle się mają. I czego może nas uczyć ta druga scena? Właśnie Pan Jezus zachęca nas, abyśmy uważali na tych, którzy za wszelką cenę spróbują wbić klina pomiędzy mnie a naukę Pana Jezusa. Pomiędzy mnie a Kościół, pomiędzy mnie a samego Pana Jezusa, czyli ci współcześni uczeni tego świata, którzy nazywają nas zaściankowymi, staroświeckimi, którzy mówią do nas, jak możecie wierzyć Jezusowi Chrystusowi, jak możecie wierzyć Jego Kościołowi, w którym tyle zła i przemocy i niedobrych rzeczy się dzieje. I właśnie z pomocą przychodzi nam dzisiaj Jezus, mówiąc, nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy źle się mają. Jezus zachęca nas, abyśmy se nie pozwolili przybić tego przysłowiowego klina, który ma nas od Boga oddzielić. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.